który pochodzi z bardzo dobrej wyścigowej linii klaczy Sasanki i rosyjskiej Gordai, a więc taka krzyżówka polsko-rosyjska mieszanka wybuchowa. Gagra z reguły jest oczywiście klaczą no, gorszą od Gorca, ale biega dobrze w tym sezonie. Ostatnio była trzecia w nagrodzie Orgi. Ale przekonamy się, co tam się będzie działo. Na prowadzenie wychodzi Alan, który dyktuje tempo. Na drugim właśnie Gagra z reguła. Na trzecim Fuzjon, mocno jechany. Dalej za Fuzjonem galopuje Ardea. Stawkę zamyka Zerwikaptur. Zerwikaptur na razie ostatni, idzie w posyle. A mocno poprowadził Alan, Janowski Alan. Ciekawe, czy to jest dobra taktyka na tym torze. Drugi z koni pani Doroty Kałuby Elsar cofnął się, galopuje w tej chwili na przedostatniej pozycji. A ucieka Alan, ostatni Zerwikaptur. Alan, druga Gagra z reguła, chyba kontroluje sytuację Alex Reznikow. Dalej za nimi Famos, Elsa Mavi, Fuzjon, Ardea, Elsar oraz Zerwikaptur. Elsar idzie tutaj chyba wyraźnie na finisz. Alan, Gagra z reguła, to jest czołówka. Tempo niezłe, na trzeciej pozycji Famos Elsa Mavi, na czwartej Fuzjon, za Fuzjonem Ardea, dalej Elsar i Zerwikaptur, to jest ostatnia para. Na prostą wyprowadzi jednak Alan. Alan, jeszcze chwila i on będzie próbował uciekać. Zaatakuje go chyba Gagra z reguła. Fuzjon przy zewnętrznej, ale będzie go wyprowadzał Piotr Krowicki na duże koło. Tam także Famos Elsa Mavi rozpoczyna finisz. On w tej chwili prowadzi. O, walka kilku koni, ale dobrze Gagra z reguła. Gagra z reguła, Famos Elsa Mavi i jeszcze Fuzjon włączył się do walki, ale Alan również jeszcze ucieka, jeszcze się nie poddał. Alan, Famos Elsa Mavi i Gagra z reguła. Famos Elsa Mavi tutaj zdecydowanie przyspiesza. Alan się broni, jeszcze Fuzjon, ależ dobry wyścig, kilka koni w walce. Jeszcze Alan, ciągle Alan, Famos Elsa Mavi mocno i także mocno Fuzjon. Za chwilę celownik, Famos Elsa Mavi z Fuzjonem, Famos Elsa Mavi, Fuzjon. Dalej trzeci Alan, a więc ogiery rozegrały. Kagra z reguła dopiero czwarta, teraz kończy Elsar.